Witam, tu szalony kolekcjoner. Tak jak widzieliście w poprzednim unboxingu, nasza zabawa została nam przerwana przez dostawcę listów, czyli pana listonosza. Przyniósł mi dwie przesyłki od was, wyczuwam karty, zobaczymy co będzie w środku. Więc otwieramy pierwszą kopertę. Witam, dziękuję za wymianę. Mam nadzieję, że karty się podobają. Uwielbiam twój kanał, pozdrawiam. Również cię pozdrawiam. Kojarzę, kto to przysłał. Nie będę ujawniał danych ze względu na to, że być może dana osoba sobie nie życzy. I zobaczmy, co jest w środku. W środku mamy gratisy, mamy naklejki. Sprawdzamy, co tutaj jest. Oj, coś się przylepiło. Mamy podstawowe naklejki z Champions League 2012-2013. Mamy ładnie zapakowane, to mi się bardzo podoba. Od razu takie osoby wzbudzają ojej. I mamy tak. Mamy limitkę Terego. Mamy limitkę Kompany Torresa, Matsa Hummelsa i Czecha. Super przechowywane karty, naprawdę pełen szacun za coś takiego. I mamy tutaj trochę gratisów, zobaczymy, co będzie w gratisie. Oj, oj, oj. Czymś by trzeba to otworzyć. Już za moment wam pokażę, czekajcie chwilkę. Też świetnie zapakowane karty. Tak powinno się przesyłać i przechowywać karty. Mamy tak, bazóweczki z update'u. Mamy dodatkowo Mastera i kartę Fans Favorite. Dziękuję za tą przesyłkę. Mam nadzieję, że moja tobie też się spodoba. Otwieramy drugą paczkę. Tutaj tych kart też wyczuwam dużo. Tak to wygląda. Mam nadawcę. Też dobrze. Karty też dosyć przyzwoicie zapakowane. Jest liścik, zobaczymy, co jest w liściku. Dosyłam trochę kart, chciałem jeszcze prosić o klaser na karty, jeżeli jeszcze masz, pozdrawiam. No z tymi albumami na karty jest ciężko z tego względu, że już nie są dostępne w normalnych sklepach, mam wszystkie albumy pozajmowane. Natomiast no, będę z tobą w kontakcie, jeżeli coś mi się uda załatwić, na pewno się skontaktujemy. Zobaczmy, jakie karty teraz przyszły. Mam mnóstwo naklejek. To są głównie naklejki, widzę, Euro 2008. Świetne naklejki. Bastian jeszcze młodziutki. Lam. Dużo z tych zawodników już niestety nie gra. No tutaj mamy Buffona. Szwedów, Greków. Turków nawet. Młodziutki Arszawin.
Tak to wygląda. Bardzo duży przekrój naklejek z Euro 2008. Ballak jeszcze. Tutaj mamy naklejeczkę Champions League. Gdzieś nam się tutaj między wcisnęła. Mamy teraz Polaków. Mariusz Lewandowski. Wasyl, Dudka, Łobodziński, Jeleń, Murawski, Saganowski nawet i Zachorski. Dobrze, tak wyglądają naklejki. Mamy jeszcze też karty. Tych kart jest mnóstwo. Ale zobaczmy. To są wszystko bazówki. Jest ich naprawdę sporo. Ja mam bardzo prośbę do nadawcy tego listu, żeby się ze mną skontaktował poprzez PW na YouTubie. Musimy tam troszeczkę popisać, ustalić jakieś szczegóły, dobrze? Czekam na jakiś kontakt od Ciebie, tak? Bardzo dużo kart, bardzo fajne karty. No, Pedro Rodriguez, który jest niepotrzebny, jak wiecie. Świetnie. No i jeszcze tutaj na deser mamy jakieś świeciaki. Mamy Ibrę. Mamy Drexlera. Mamy Mastera. I mamy Mastera Runeja. Troszeczkę podgięty, ale zaraz go włożę w moją prostownicę kart i będzie dobrze. Także jeszcze raz proszę nadawcę tego listu, aby się ze mną skontaktował. Jest to dla mnie bardzo ważne i bardzo istotne. Musimy się po prostu skomunikować i to wszystko. Dziękuję za uwagę, za oglądanie mojego filmu. Pozdrawiam Was, szalony kolekcjoner. Cześć.